Identyfikator podmiotu SCP-1959. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. W momencie pisania tego raportu SCP-1959 nie został jeszcze zabezpieczony. Wszelkie obserwacje do 50 stopnia na północ i 73 i 20 stopnia na południe od równika muszą zostać dodane do listy obserwacyjnej fundacji. Ponadto należy aplikować preparaty amnezyjne każdemu świadkowi. W razie zabezpieczenia obiektu należy przenieść go do specjalnej jednostki przechowawczej, która została dla niego utworzona w ośrodku. Opis. SCP-1959 to nieoznaczony, biały skafander kosmiczny, podobny do wykorzystywanego w programie Wostok sowieckiego modułu SK-1 z kilkoma modyfikacjami. Sam skafander najwidoczniej jest niezniszczalny. Osłona przeciwsłoneczna kasku jest ciężko uszkodzona i zeszła parą, co uniemożliwia wgląd wewnątrz obiektu. Jak dotąd nie powiodła się żadna z prób skomunikowania się z SCP-1959. Obiekt charakteryzuje również fakt, iż emituje on znaczną ilość promieniowania gamma. SCP-1959 nieprzerwanie orbituje wokół Ziemi ze stałą prędkością. Dokładna lokalizacja obiektu może w dowolnym momencie zmienić się z niskoorbitalnej na wysokoorbitalną i odwrotnie. SCP-1959 przebija się przez wszystkie przeszkody, które znajdą się na jego torze, wywołując ogromne zniszczenia. Pomimo, że obiekt może dokonać nieznacznych poruszeń, przez większość czasu pozostaje nieruchomy. Sporadycznie obiekt dokonuje poruszeń, a jego mowa ciała wykazuje oznaki skrajnie intensywnej udręki. Co więcej, obiekt niekiedy próbuje przebić swoją osłonę przeciwsłoneczną. Zarejestrowano przypadki, w których SCP-1959 przez pewien czas znajdował się w jednym miejscu, zanim znów zaczął poruszać się po swoim torze. Według poczynionych obserwacji tych zdarzeń, obiekt najwyraźniej próbuje opierać się nieznanej, niewidocznej sile, zanim zostanie odciągnięty. Dodatek 01. SCP-1959 został po raz pierwszy zaobserwowany na niskiej orbicie okołoziemskiej przez załogę w dniu 1971 roku. Obserwacja trwała 3 godziny, po których załoganci stracili obiekt z oczu. Dodatek 02. Po kilku badaniach sowieckiego programu kosmicznego i odtajnieniu informacji mamy podstawy, by twierdzić, że SCP-1959 to Aleksiej, Andrzej albo Sergiej. Pewność w kwestii tożsamości SCP-1959 przynieść mogą jedynie kolejne badania.